Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj przyszła do mnie paczuszka z Chińczykowa. Zamówiłem takie urządzenie, które rozdziela sygnał HDMI na jedno wyjście, czyli można sobie podłączyć trzy jakby urządzenia. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda na AliExpressie. Zamówione 6 marca, 18 doszło, także myślę, że szybko. Oczywiście wybór w przesyłki AliExpress Standard Shipping, tylko to polecam wybierać, jeżeli chcecie w miarę szybko dostać paczkę z Chin. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda na AliExpressie. Kosztuje to grosze, naprawdę 14 zł, z wysyłką tam chyba, nie wiem, 10 zł. Zaraz zobaczymy sobie, ile kosztuje standard shipping. 8 zł, no. Czyli 20, tam 2 zł z wysyłką do Polski. I to jest rozdzielacz sygnału HDMI. Tak tutaj pisze, 3 razy 4K, 2K, 1080p. No jestem ciekawy, jak to w środku będzie wyglądało. Zrobimy też otworzenie tego urządzenia, także jeżeli ktoś jest ciekawy, to niech czeka dalej. Na razie sobie zobaczmy to na AliExpressie. Tutaj jest pokazane, co można podłączyć. HDMI, PS3, MediaBox, jakiś laptop. Ja sobie myślałem, żeby to wykorzystać w ten sposób, żeby podłączyć na przykład pod wejście pierwsze mikroskop z wyjściem to właśnie tym HDMI. Pod dwójkę podłączyłbym sobie konsolę, załóżmy PS4. No i pod trójkę bym podłączył sobie laptop albo coś tam innego, nie? I tak się teraz zastanawiam, że trzy takie wejścia to nie jest tak dużo, jakby się zdawało, bo jeszcze z chęcią bym mógł podłączyć jeszcze coś innego. Jakieś inne kombinacje porobić z tymi wejściami, ale dobra. Tutaj mamy zdjęcia tego, jest przycisk, którym chyba przełączamy się pomiędzy tymi wejściami. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego z czegoś zrobionego, że koło tych diod przycisku, nie? Że sobie wciskacie, tylko pach, pach. To by było bardziej wygodne i szybsze, że tak powiem. Dobra, tak to wygląda na zdjęciach. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze jakiś opis, jeżeli jest. Mini HDMI przełącznik. Naciśnij klawisza, także funkcję inteligentną. A to jest ciekawe, o co chodzi. Czy wykrywa podłączone jakieś urządzenia, czy coś? Nie wiem. Ten mini HDMI przełącznik posiada wiele funkcji, które pozwolą na występy w najwyższej sposób. Among te funkcje znajdziesz. Obsługa Full HD, Ultra HD, wielofunkcyjne przełączanie, inteligentne lub mechaniczne. No to jest ciekawe. Obsługuje z HDMI 1.4b. Wysoka wydajność do 3.4G. Co tokolwiek ma znaczyć. Nie, podobają mi się te opisy nieraz z Chińczykowa, naprawdę. Utrzymuj wideo wysokiej rozdzielczości, piękne, ostre rozdzielczości, HD TV do 1080p, 2K, 1300p, grafiki komputera do 4K. Wow. Dobra. Jeszcze sobie zjedźmy na dół i zaraz sobie rozpakujemy tą paczuszkę. Zobaczymy, jaka ona jest w ogóle duża. Jeżeli chodzi o komentarze, no to powiedzmy, że tutaj się podoba. Gościem, jeszcze zobaczmy sobie zdjęcia, jakie tutaj są. Tu można wybrać zdjęcia tylko. Są, zdjęcia są tylko cztery. No to będą mieli więcej zdjęć, bo także ode mnie dodam troszeczkę. Podlinkuję też oczywiście. O, tutaj sobie ktoś fajnie podłączył. Podlinkuję pod filmem link do AliExpressa, żeby sobie to kupić. No a tu macie dokładnie, kiedy to zamówiłem. 6 marca. No i dzisiaj 18 już odebrałem z paczkomatu, także jest spoko. Także przechodzimy sobie na paczuszkę i rozpakujemy teraz zawartość tego
Urządzonka z Chińczykowa. Podoba mi się teraz ta nazwa, tak mówię, z Chińczykowa. Pan Chińczyk wysłał z Chińczykowa do Polski. Okej, powiedzmy, że więcej już tu nic nie ma. Zapakowane taką tą. Ładnie. Spoko. No i teraz sobie otwórzmy tą torebeczkę. Powiem wam, że spoko. Naprawdę. Leciutkie. Boże, to waży. To jest jak pudełko po prostu. Wiecie co? To mam wrażenie, jakby tam w środku nic nie było. Tak jest lekkie. Takie pudełeczko. Żeby to wam bliżej pokazać. Zaraz. Może jeszcze mi stąd złapię ostrość. Okej, to jest taka optymalna już odległość, bo jeszcze mam na powiększeniu troszeczkę, także popatrzcie się. Jeszcze folia jest tutaj przylepiona, żeby się to nie porysowało gdzieś tam w transporcie. Wow, zasilanie! No to już bardziej skomplikowane. Ja myślałem tylko, że będzie coś takiego, że podłączamy sobie tutaj na wejściu jakieś HDMI. No i to wszystko, nie? Tutaj mamy co? IR. Ale motyw. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi. IR mi się kojarzy z jakby takim, co, wejściem na podczerwień, IRD. Ale to wygląda jak wyjście słuchawkowe, wiecie? Centralnie. Zaraz dam na makro, także zobaczymy sobie z kamerki telefonu na razie, a potem rzucimy to jeszcze pod mikroskop, jak już rozbierzemy to pudełeczko. Pod spodem nic nie ma. Mogłyby być jakieś takie gumowe tutaj podstawki. No ale prezentuje się spoko, naprawdę. Pudełeczko. Po lewej stronie jest IR, po prawej nic. Z wyjściem mamy DC 5V i output HDMI, które możemy sobie podłączyć do HDMI Grabera właśnie. Do HDMI Grabera, no i wtedy przełączać się tutaj tym przyciskiem pomiędzy jakimiś tam scenami. Słuchajcie, widzę to tak, mam zamontowane to gdzieś na biurku z boku, nie? Załóżmy tak jak teraz tutaj kręcę, gdzieś tam sobie montuję to gdzieś tak o tutaj, załóżmy. No i tylko się przełączam, pak, pak, pomiędzy jakimiś tam kamerkami, które mam podłączone. Fajne, fajne. Daje to dużo do myślenia, jak działają takie urządzenia hardware'owe, które ostatnio oglądałem u osoby, która się nazywa Świat Seby. Polecam kanał, bo gościu jest tak ogarnięty, jeżeli chodzi o audio wideo. To, co pokazał na wczorajszym live'ie, moja czacha zrobiła tylko wybuchła. Naprawdę. Podlinkuję zresztą też jego kanał w tym filmiku właśnie specjalnie dlatego, żeby wam pokazać, jak jest ogarnięty, jakie ma urządzenia do streamowania, pokazywania, jak to wszystko działa. Jak w studiu jakimś filmowym się czułem, jak to wczoraj oglądałem. Dobra, czyli to tak wygląda. Teraz jeszcze tylko makro tutaj włączę na chwilę. Autofocus, makro włączyłem. Okej. Makro chyba już jest ustawione. Jest. No i zobaczmy sobie tak o. Najpierw wyjście. Tutaj jest jeszcze zasilanie 5V. Jestem ciekawy w ogóle, czy to działa bez zasilania 5 tych V. Właściwie po co jest zasilanie 5V, żeby przesłać sygnał HDMI z tych trzech tutaj do jednego, przełączając się przyciskiem, tak? Chyba, że jest jakiś układ, rozumiem, który zasila ten przycisk i on zmienia po prostu wartości. Tak, to jest po to zrobione. Zasilanie jest po to, żeby po prostu ten przycisk chyba działał sobie. Bo jakby był jakiś taki przycisk, czy przycisk, suwak, że przełączamy się raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, no to wtedy podejrzewam, że zasilanie nie byłoby potrzebne. No i ta tajemnicza tutaj dziurka z napisem IR. IR.
Jeżeli to by było na pilota coś, co by działało i by można było sobie sterować pilocikiem, no to będzie super. To już będzie fajne. Na przykład takim pilotem, nie? Autofokus tylko zmienię na normalny. Na przykład takim pilotem, jakby można było tutaj podłączyć jakąś diodę IR po czerwieni. Sterować sobie na przykład raz, dwa, trzy. Albo z telefonu, który ma diodę IRD. Dobra, słuchajcie. Wyciągnięte, zobaczyliśmy sobie, jak to wygląda. Niestety nie przetestuję tego. Bardzo żałuję, że nie mogę tego przetestować, no bo mam uszkodzony HDMI grabber. Ci, co śledzą mój kanał, wiedzą, że mi się zepsuł. Ten HD EZKP 266 HD Game Life, coś takiego. Kupiony za 2,5 stówy. Dobra. To lecimy z rozebraniem. Czyli teraz będzie część pokazująca, jak wygląda to urządzenie w środku. Ja zrobię sobie jeszcze powiększenie. O, nawet tak fajnie będzie wyglądało. Nagrywane to jest z telefonu. Jeszcze tak powiem dla ciekawości, bo być może są ludzie, którzy zastanawiają się, czym on to nagrywa, co ma podłączone. Sam lubię nieraz takie rzeczy się dowiedzieć, jak ktoś nagrywa, a nic nie powie. Nagrywane jest z telefonem Samsung S6 z aplikacją Droid Cam. I tyle w temacie. A spod mikroskopu już nie będzie z kamery tej Sony WX220, tylko musiałem podłączyć już kamerkę Microsoftu, która jest podłączona pod USB. Dokładnie model LiveCam Studio, która ma obsługę Full HD, tak? Bo jeszcze jest Cinema chyba, która tam ma obsługę 720p. Dobra, to otwieramy to. Postaram się to zrobić jak najmniej brutalnie, dlatego w tym celu wezmę sobie takie kostki gitarowe, których Dunlop akurat, no, już jest starta od grania. I szukam miejsca, w którym mógłbym to jakoś podważyć. Nie wiem, czy to Chińczyki kleili, ale widzicie, jak kostka pięknie się wbija. Dlatego uwielbiam kostki. To jest chyba 0,60 mm, czyli nie za gruba, nie za cienka. No i lecimy. Tu sobie paznokciem przytrzymam. Lecimy dalej. Ładnie się otwiera. Nie ma żadnego problemu z otworzeniem tego. No i zaraz co? Zaraz dostaniemy się do środeczka. Także jestem sam ciekawy, co tutaj Chińczyki wymyślili. Okej, ostrożnie, bo to jest gniazdo ładowania. No i dobra, słuchajcie, mamy to. Pięknie kostką. Nic nie uszkodzona obudowa. Nawet benzynki nie musiałem używać. I teraz tak. Od góry delikatnie to będę otwierał. Uwaga. Nic tu nie trzyma? Nie. Wow. Wow. Jestem w szoku. Jestem w szoku, że to jest tak dużo elementów. Myślałem, że to będzie po prostu goła płytka, trzy ścieżki na krzyż. Nawet mamy jakiś układ, nie chcę dotykać mu palcami, bo może jestem naelektryzowany. Ale jestem w szoku. Zobaczcie, to wygląda w ogóle jak HDMI grabber. Tu mamy już widać jakiś regulator napięcia. Z 5 V pewnie robi 3. Zresztą można by to sprawdzić. Tylko jest taki motyw. Te wejście tutaj do zasilania ma średnicę. Zaraz wam coś pokażę. Nie taką standardową jak w Arduino na przykład. Widzicie, tu mam taki wtyk duży. No i on niestety nie pasuje. Tu jest wtyk mniejszy. Nie, tego też nie podłączę. To jest ucięta wtyczka od jakiegoś tam zasilacza niepotrzebnego. O, nie, to nie wejdzie. Czyli będę musiał sobie przy okazji w elektronicznym pojechać z takim gniazdem.
żeby się nie pomylić, i kupić 10 sztuk, czy tam 5 takich tych. No i zobaczcie, tu mamy wejście od tej strony, tu jest wyjście. Jak widzicie, wszystkie trzy wejścia biegną do jednego układu, raz, dwa, trzy, i wyjście płytki idzie. Wyjście układu jest skierowane w kierunku właśnie tego outputa, czyli wyjścia. Przycisk, który jest sterowany prawdopodobnie tutaj tym układem. Zaraz sobie zobaczymy pod mikroskopem dokładnie, jakie tu siedzą elementy. No i mamy tutaj też na wejściu zabezpieczenie w postaci trzech diod. To się chwali. Prawdopodobnie zrobione to po to, żeby nie zrobić jakiegoś tam zwarcia, podpinając krzywo HDMI-ka. Także jest ok. Przepraszam, musiałem się napić. Piweczka bezalkoholowego. Miłosław, bardzo dobre. Taka kryptoreklama. Okej, dobra. Lecimy pod mikroskopem. Zobaczymy, jak wygląda ta płytka. Chociaż jeszcze wyciągnę ją, pokażę wam z drugiej strony. Tak o. No, z drugiej strony nic nie ma szczególnego. Ale fajnie jest to zaprojektowane, nie powiem. Jestem ciekawy, co tu siedzi za układ. Ale to już pokażę wam pod mikroskopem. Także ja robię pauzę. Nawet w sumie nie musiałbym robić pauzy, bo wystarczy, że tylko kliknę tutaj w OBS-ie jedną opcję. Obrócę tylko ramię mikroskopu, tak żeby padało mi na tą płytkę. Teraz zrobię sobie coś takiego. Dam większą jasność w pokoju i ustawię ostrość na płytkę. Dobra. Telefon sobie już na razie położę gdzieś tu na bok, niech leży. Dam lepsze oświetlenie. Okej, niech będzie coś takiego. Ładnie teraz spada światło. Trochę mam krzywo kamerkę. Przekrzywiła mi się, bo mam ją zamocowaną przy pomocy zwykłej taśmy. Okej, niech będzie tak na razie. Dobra. Czyli teraz jesteśmy tak, od wejścia. Jak widzicie, mamy tutaj diody SS1, 4 dokładnie. Widzicie, że tutaj zabezpieczenie tej diody, jeszcze nawet dwa rezystory idą przed nią. Widać to na przykładzie tej ścieżki. Od tej nóżki leci tutaj do tej diody. To jest takie zabezpieczenie, jak nawet w PS4 przy HDMI-ku gdzieś mieliśmy takie diody też, które zabezpieczały właśnie przed jakimś tam zwarciem, przepięciem i tak dalej. Tutaj powinny też być elementy na tych ścieżkach. A czy powinny? Jeżeli by były, to by to było tylko na korzyść jeszcze lepszego zabezpieczenia tego HDMI przed uszkodzeniem na przykład tego układu. No i zobaczmy sobie, jaki siedzi układ tutaj w tym. Lontium LT8631SX. GT25111 2U1C. Czyli zobaczcie, mamy cały ten układ, który zarządza przesyłaniem tego obrazu z tych HDMI. I tutaj mamy jedno HDMI wejście, drugie HDMI, trzecie HDMI idzie z tego. Czyli ile idzie sygnałów z tego HDMI-ka? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. No w sumie 12 linii idzie. Może nawet więcej, nie wiem. Trzeba było zobaczyć rozpiskę pinów HDMI, które są od przesyłania obrazu i dźwięku. No i na wyjściu mamy tego układu. Tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No powiedzmy, że 12 linii.
które sobie biegną do. Zobaczcie, dwie tutaj lecą. Tutaj gdzieś w ogóle to jest jakoś tak dziwnie troszeczkę zrobione. No i ten trzeci układ magiczny. Będzie coś w ogóle na nim napisane, czy nie? Nie ma nic napisanego. Szkoda. Próbuję jakoś tak pod kątem to złapać, tą ostrość. Ale powiem wam, że nic nie ma. Kompletnie. Trzy diody, które będą sygnalizowały, które wejście działa. LED 1, LED 2, LED 3. No i mamy nasze rozszyfrowane wejście IR. To jest, no nie wiem, albo wyjście dźwięku. Być może ten, zaraz sobie byśmy to troszeczkę może prześledzili, jak to leci tutaj. Tu idzie przez kondensator, rezystorki. Jakoś tak, a mamy przelotki, które gdzieś sobie tam idą. Czy my tutaj gdzieś coś idzie do układu? Być może, że ten układ po prostu jeszcze daje wyprowadzenie dźwięku, które jest z tej strony. Ale myślałem, że już będę mógł sobie podłączyć jakiegoś pilota, którym zdalnie będę mógł obsługiwać tego switcha HDMI, powiedzmy. No i przycisk. Zrobiony w ogóle dosyć ciekawie. Postaram się to wam pokazać, jak tutaj Chińczyki rozwiązali. Coś takiego jest. Troszeczkę będzie lagowało, ponieważ mam ustawioną ekspozycję automatyczną. Teraz będzie szybciej, dobra. Włączyłem ekspozycję automatyczną. I dzięki temu mogę wam to lepiej teraz pokazywać. Bez takich lagów. Nawet lepiej wygląda. Widzicie, jak sobie Chińczyki wymyślili? Na przycisku zamieścili sobie takiego grzybka, który wchodzi tam do środka. No i widać, że on jest tutaj od góry zaklejony właśnie plastikiem. Także jakbym to ściął, to bym mógł sobie wyciągnąć to wszystko. Widzicie, jak się to rusza? Ale grzybek ten tutaj nie wypada. Tak to działa. No szkoda, że tego układu tutaj nie można rozszyfrować, ale on działa do właśnie przełączania tych. No, widzicie, nie ma nic. Nic nie pisze na nim. Albo specjalnie tak Chińczyki to zrobili, żeby nie było można skopiować, ale układu nie zaszlifowali. Mamy Lontium, będziemy mogli sobie rozkminić datasheeta pewnie gdzieś w internecie. Zresztą zaraz poszukam datasheeta z ciekawości do tego układu. Jakby podpasował do tego HDMI Grabera EZK-a. Chociaż wielkością nie, ten jest mniejszy. Nie wiem, czy nawet tyle samo nóżek. Ten obsługuje tu aż trzy wejścia. Dobra, nie, nie będę kombinował, bo już sobie tak myślę, żeby przelutować do HDMI Grabera i go naprawić, ale nie, tak to nie. Musiałbym mieć datasheeta, kurde, od HDMI Grabera EZK-a, od tego i wtedy można by bawić się w jakieś tam mega druciarstwo, ale to jest nieopłacalne i nie chce mi się w takie coś bawić. Dobra, tak wygląda płyteczka. A i właśnie, jeszcze ten regulator. O, no proszę, AMS 1117 3,3, czyli to jest właśnie regulator napięcia, który zmienia tutaj z 5 V, jak sobie podłączymy, na 3,3 V i te 3,3 V zasila nam pewnie ten układzik tutaj. Lontium. Ładnie polutowane wszystko. Widać, że to już nie są te czasy, gdzie
Śmieliśmy się z chińskich rzeczy. Mówiliśmy, że o Jezus, Chin masz, ha, ha, ha. Co za szajs. Teraz praktycznie 99% rzeczy posiadamy z Chin. No i co? No i się cieszymy. Ja jestem za. Jeżeli cena jest niska zakupu z przysyłką do Polski, to dlaczego mam w Polsce wydawać za to samo 3 razy więcej, czy nawet nieraz więcej pieniędzy? Ostatnio widziałem jakiś przedmiot, który ktoś sprzedawał na Allegro lokalnie za 2 razy więcej. 2 razy więcej, dosłownie 2 razy więcej. Na AliExpressie kosztował o połowę taniej. Okej. Okay. Teraz na koniec zrobimy sobie taką rozkminę. Najpierw polecimy z tym AMS 1117 i zobaczymy sobie mniej więcej, jak to działa. Okej, słuchajcie, ja sobie już tutaj w Firefoxie znalazłem stronkę datasheetu do tego. AMS 1117 jest to 800 mA voltage regulator zapakowany w SOT 223. Ja to tak mówię. No i tu mamy zdjęcia jakieś różne z tymi 1, ale popatrzcie się, ile jest wersji: 1,2, 1,5, 1,8, 2,5, 3, 3,5 V. Powiem Wam, że bardzo by mi się przydał taki regulator na 1,8 V, ponieważ przerobiłbym sobie, Jezu, jak to się nazywa, programator, który jest na 3,3 V. Niektóre kostki, żeby zaprogramować, muszą mieć zasilanie 1,8 V. I przerobiłbym sobie go tak, że po prostu zrobiłbym jakiś przełącznik, który by zmieniał pomiędzy 1,8 a 3,3 V. I właśnie będę musiał sobie wpaść do elektronicznego. Podejrzewam, że chyba jutro podjadę sobie do elektronicznego. Spiszę dzisiaj w ogóle na kartce, jakie rzeczy potrzebuję, i jutro podjadę po pracy. I sobie bym kupił takie regulatory, jednak jakby coś tam mieli z tego. No i zobaczcie, jakie tutaj to w ogóle ma specyfikacje. No, w zasadzie to już poznaliśmy. Tylko ja jestem ciekawy, jakie jest maksymalne wejście. Zobaczmy sobie PDF-a, to wtedy będziemy wszystko widzieć. No i tu już mamy wszystko, jak na dłoni. Output current jest 1 A, czyli 1 A może polecieć maksymalnie przez ten regulator. Operat test down to 1 V. Load regulation 0,4 max. 0,4% max. Aplikacja, zastosowanie. Jakiś tam ten 5 to 3. Battery chargers. No jest troszeczkę tych zastosowań. I tu są różne rodzaje. 1,5, 1,8. Ten jest pewnie na 1,2. Tu jest 1,5, 1,8, 2,5, 2,85. Patrzcie, jaka malutka różnica. 3, 3 i 5, 0. No i tutaj mamy rozpiskę pinów, czyli 1 ground, 2 V out, czyli wyjście, i 3 V in. 1, 2, 3. I teraz zobaczcie, przyłączę się na kamerkę z tego mikroskopu. No i mamy też tak tutaj, nie? Tak jak na tym. Widzicie? 3, 2 to jest V out, czyli środkowa nóżka, to jest wyjście. 3,3 V. Po prawej stronie to jest 1, 2, 3 V in, czyli wejście. Z tego gniazdka, tutaj mamy po prawej stronie. No i tak to wygląda generalnie. Nic tutaj skomplikowanego nie ma.
Dobra, jeszcze sobie przejrzę dalej tą specyfikację. Jest, ok. VIN3. Minimalna, maksymalna. O nic, wolty. Minimalna, czyli ja mam 3,3. VIN 4,8 V. Minimalna jest 3,2. Typ 3,3. Tyle daje. Aha, tu jest po prostu rozpisane, jaką tolerancję ma na wyjściu. Czyli zobaczcie, 3,2 w dół, a 3,349, także bardzo mało. Bardzo dokładny jest ten regulator. Lepszy niż zastosowanie jakichś diod. Na pewno. 3,3. V-in, V-out. Load regulation. Miliamperów. Tu są 0, mniej bądź równe jak 0,8 A. Electrical characteristics. Tu gdzieś powinno być, ile on powinien wytrzymać maksymalnie. Nie mogę tego znaleźć. 10 mA. Kurczę, no. Tutaj mamy schemat jakiś taki. Wejście, dioda zabezpieczająca. Output voltage. Fajna. 60 stopni. No i tu już wykresy takie. Widok, jak jest, jakie wymiary i tak dalej. O! 8 lat z paczkę. Tego nie widziałem. No i dobra, to jest datasheet. Datasheeta też podlinkuję do filmiku. Co byśmy teraz zobaczyli następnego? Następnego byśmy zobaczyli sobie ten układzik. Czy gdzieś nam tutaj, kurczę, znajdzie w internecie. To co, szukamy? Dokładnie. Lontium LT8631SX. No to szukamy. Słuchajcie, znalazłem już, więc tak. Lontium LT8631SX. Generalny opis. Jest trzyportowym switchem włączającym connection multiple HDMI DVI source deficit to high definition television. Based on clear edge technology it is compliant with the HDMI 1.4. No, czyli mamy tutaj wersję HDMI 1.4. Nawet spoko, ok. DVI 1.0. I tu jest zaawansowanym switchem, który dostarcza coś tam, coś tam. HDMI ports do ich HDTV. Czyli nawet te pudełeczko nie jest takie tutaj z tego opisu, co wynika, beznadziejne. Tylko jestem właśnie ciekawy, jaka jakość by była, nie? Kurczę, szkoda, że nie mam sprawnego HDMI grabera. No trudno, trudno. Jak będę miał HDMI grabera, zastanawiam się nad kupieniem na razie takiego takiej kosteczki, jak gwizdek na to niektórzy mówią. Taka malutka, tylko że jest jedno wejście i port USB z drugiej strony. I ponoć to też działa fajnie. Dobra, ale powiem wam jeden motyw, że we Wrocławiu nie ma takiego HDMI grabera. Ani jednego, ani na OLX-ie, ani na Allegro. Dopiero gdzieś tam w innych miastach sprzedają. Nie wiem, Wrocław to jest jakieś dziwne miasto.
jeżeli chodzi o sprzedaż niektórych rzeczy. Dobra, tako, przy tu one switch idealnie sytuuje. Dobra, jakie tu mamy dalej features? Trzy wejścia, jedno wyjście, HDMI, DVI links, czyli przejściówka z DVI na HDMI powinna działać bez problemu. Support data rate jest to 4,1 gigabita per second. Support depth color, ok. RX Site ODTS NMN Quality, ok. Nie wiem, o co chodzi. Integrated HDP Switch, DC Switch and Plus Power for the indicator simulating the cost and simplifying the manufacturing process. Czyli tutaj kurczę już ten cały chipset jakby. No obsługuje właśnie to wejście plus 5V tego przełącznika i tak dalej. I2C control supported. Słuchajcie, to daje dużo do myślenia. Jeżeli mogę sterować tym kontrolerem, że tak to nazwę, po magistrali I2C, no to to już otwiera bardzo dużo rzeczy, bo zastanawiam się, jakbym podłączył na przykład pod to Arduino. Pod Arduino bym podłączył diodę podczerwieni, którą bym sobie sterował z pilota. I co? I mógłbym się przełączać wtedy pomiędzy tymi, tak jakbym wciskał ten przycisk? To jest całkiem możliwe. I to jest zarąbisty temat do fajnego projekciku na przyszłość. Kurde, teraz sobie tak, wiecie, ja to wszystko rozkminiam teraz w locie, także nie dziwcie się moim ględzeniem bez sensu nieraz. Low adder eater. Single 3 power supply, 5V, that's the interface. Ta klątka SD protection, dobra. Aplikacja. Standalone switcher, multiple in projectors. No okej, okay, rozumiem. Game console, tu są wejścia. HDTV, RX i DEC. Patrzcie, się myślałem, że to będzie tak mało skomplikowane, a tutaj jednak. Wiecie, jak ja sobie wyobrażałem w ogóle tego switcha? Są tylko trzy wejścia HDMI, jedno wyjście, ścieżki, no i po prostu jakiś przełącznik, tak? Który przełącza tylko to HDMI, to albo to. No ale tutaj jest to troszeczkę inaczej rozwiązane. Bardziej skomplikowanie i bardziej lepiej. To następny jest jakiś ich układ. DisplayPort, HDCP. No dobrze, dobrze. Także rozkminiliśmy sobie to troszeczkę. Zobaczmy sobie jeszcze, jak tutaj na tego PDF-a będzie coś bardziej skomplikowanie. No nie, no. Pięknie, kocham takie właśnie dokumentacje, na których jest wszystko pięknie napisane. Oczywiście sobie utworzę już na chomiku odpowiedni folder do tego, ale mało. Ja myślałem, że to coś, kurde, pokażą mi wyjście tych pinów, który za co odpowiada. A tu taka lipa. Dobra, jeszcze na chińskiej stronce coś znalazłem. A to jest chyba jakiś ten sklep z Chin. O, jest no, zdjęcie. No, trochę tych układów jest. Widać, że firma się specjalizuje. HDMI 2.0, wow. HDMI 2.0, HDMI 2.0. To jest dosyć ciekawe. HDMI 1.4 łamane przez 2.0. 3.1. Widzicie? Dobra, słuchajcie. Nie będę więcej rozkminiał tego, bo i tak już dużo tutaj pokazałem. Bardzo dużo. 40 minut. Rozkminy na temat jakiegoś tam kurde switcha HDMI z AliExpressu za 13 zł. Także spoko jest. Nie no. Wygląda ok. Tylko jak będę miał jakiś HDMI grabber sprawny, który będzie mi pozwoli mi przetestować to urządzenie,
zamieszczę wtedy filmik. Powiem wam, że no, mam dwa aparaty, kurde, przecież te Soniaki WX220. One by mogły fajnie służyć też za kamerki z różnych kątów, jak coś tam grzebie przy elektronice i nie tylko. Także ja na tym zakończę filmik. Powiem wam, że podsumuję teraz. Jestem zadowolony. Cena jest naprawdę no śmieszna. Papierosy kosztują więcej, którymi się trujemy. Oczywiście ja nie palę. Zaskoczyła mnie zawartość tego pudełeczka, bo myślałem, że będzie bardziej skromnie, a tutaj jednak za te 13 zł no same te gniazda, żeby kupić HDMI, to są... No nie wiem, jak oni to robią zresztą. Okej, nie wnikam w szczegóły. Jestem zadowolony i tylko czekam teraz na przetestowanie tego z HDMI graberem. Chyba, że jest ktoś z Wrocławia, kto by mi pożyczył jakiegoś HDMI grabera. Oczywiście żartuję. No ale jak jest, to naprawdę z chęcią bym potestował jakiegoś, kurde, AVR Media czy jakiegoś lepszego HDMI grabera. Dobra, nie. Okej, kończę, bo zaczynają mi się dziwne fazy. Trzymajcie się, pozdrawiam, życzę wam miłego czwartku.